Tak, to są najgorsze Indie, jakie mogły mi się trafić do podboju świata. Awe, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w odcinku, chyba bodajże już 8, naszych przygód jako Hiszpania Port Conquesta. Mamy rok już 1602, stoimy na granicy Indii, którymi dzisiaj się będziemy naprawdę mocno cały czas zajmowani, żeby jak najszybciej podbić ten cały region. Po tyku miesięcznym mogę wam powiedzieć, że mamy 177 tysięcy armii w tym momencie w polu, oraz zarabiamy 292 golda total income. Dajcie znać, ile wy zarabialiście w tym okresie czasu. Na pewno więcej niż ja. Ostatnio mi nie wychodzi robienie ekonomii w tej grze. Jeżeli zbliżacie się do kapa punktów militarnych, to za bardzo nie wiecie, na co je przeznaczać, no to macie w zasadzie dwa wybory. Albo, tak jak ja, przeznaczacie to na army profesjonalizm, a każdy jego poziom zwiększa troszeczkę wasz siege ability. Na tym mi najbardziej zależy, żeby mieć to jak najwięcej. I jak widzicie, to również land fire damage i shock damage i tak dalej waszych wojsk, ale tylko wojsk za manpower, nie najemników, żeby nie było. Kolejną opcją jest oczywiście dewowanie prowincji, no ale miałoby to znaczenie na multiku. Tutaj to tak średnio najeżdża. Nie mam za dużo tego manpowera, ale i tak siedzimy na tym kapie non-topper, więc źle nie jest. Poza tym, bądźmy szczerzy, nie mam buildu pod budowanie manpowera, więc też nie jest z tym jakoś super źle w tym momencie. To, co się mega liczy na WC-kach, to tutaj ten wskaźnik Gavelic Capacity. Musimy go zmniejszyć, bo znowu zaczynam zbliżać się do kapa. No niby jeszcze 200 punktów zapasu, no ale to jest ten moment, gdzie będę musiał zacząć stawiać state house'y w naszych tutaj obszarach, co oznacza, że będę musiał od czasu do czasu pewnie skasować manufakturę. Trudno. Jako, że nie robimy One Fate'a tym razem, One Fate'a to pewnie zrobię przy moim piątym podejściu już papieżem, serio, mam nadzieję, że piąte podejście papieża będzie szczęśliwe i mi się uda zrobić tutaj One Fate'a kiedyś. Nie obiecuję, że zaraz po tej serii, ale na pewno kiedyś jeszcze papież wróci, bo to jest taki mój konik, którego po prostu muszę zrobić, tak jak kiedyś podbój polską na Weryhardzie, którego też musiałem zrobić, do którego miałem kilka podejść, no ale w końcu przecież się udało, nie? Zaczęła się też seria z Crusader Kings, o którą bardzo często byłem proszony. Ostatecznie gramy tam jako jedno z księstw bizantyjskich. No i moim pierwszym celem jest próba przejęcia Imperium dla siebie. W sumie jeszcze nie patrzyłem, co mi napisaliście w komentarzach, bo byłem troszeczkę zajęty innymi rzeczami organizacyjnymi, bo trochę się mi teraz zmienia w życiu i formie prowadzenia działalności gospodarczej, ale wszystko ma swoje miejsce i czas, więc do tego też tam zajrzę. No tylko, że w najbliższym czasie, więc macie jeszcze okazję, żeby tam napisać komentarze, bo seria nie będzie się za często pojawiała, myślę, że raz w tygodniu na kanale, więc będziecie mieli na nią jakiś wpływ, pisząc mi komentarze pod nią. W międzyczasie jeszcze jak się rozglądałem, to tak, Tlemcen leci do anektowania, bo nie potrzebuje tego regionu. Fars jeszcze się wstrzymam, no co prawda tylko 12-8 tysięcy żołnierzy, nieważne, to nie mają jakieś zadłużenie, więc trzeba będzie go spłacić. Ale mi się przyda w tym regionie, no i widzicie, ma zadłużenie i w zasadzie dobrze będzie też Farsowi wysłać w tym momencie jakieś malutkie subsydia, nie za duże, tak z 10 golda, żeby trochę więcej wojska nam tutaj produkował i będzie nam pomagał przy podbojach. Zauważyłem, że też jasny godzi się być pokojowo naszym wasalem, więc postaram się go przejąć, ponieważ mamy jeszcze trochę czasu, niecałe 2 lata, Trusa z Gujaratem, więc tutaj zbieramy wojska i niedługo się w niego wbi. Handel, no to staram się przesyłać wszystko do Genui tutaj, więc widzicie, do Reguzy też wysyłam teraz handlarza. I to, co jest super ważne, to że muszę do Reguzy wysłać też z 50 fregat, no żeby tutaj przesyłać handel. Dałem głowę, że gdzie są te okręty, kurde, ja je pobudowałem. Muszę to jeszcze przejrzeć, bo tutaj widzę, że mam jakiś błąd. I pływa mi 60, która patroluje Sewillę, bo w Sewilli Portugalia mi też niestety sporo zabiera. No to niestety ta 60 musi tutaj zostać, żebyśmy tutaj to wszystko dalej przesyłali sobie. Więc tak, 50 okrętów teraz budujemy, żeby przesyłać z Regusy. Zawsze jakieś tam punkty będziemy mieli większe i większy income z tego tytułu. Bardzo często się mnie pytacie, czy centralizacja ma sens, czy warto jest ją stosować, czy lepiej zostawiać te prowincje. Osobiście sam to teraz testuję, czy to ma sens. Zobaczymy, bo jednak traci się 20% deva z tych prowincji, ale to, co już zauważyłem, że o wiele łatwiej mi zarządzać gaveringiem przez to, że właśnie tracę tego deva, więc możliwe, że to pod tym kątem ma jak największy sens, bo to wszystko leci do naszej stolicy. No Toledo ma 244 punkty deva, nie jest to dużo, ale też nie jest to mało, bądźmy szczerzy. Pewnie w przyszłości będzie tego jeszcze więcej. W sumie też ciekaw jestem, jakie wam stolice wychodzą stosując tą mechanikę, możecie mi też to pisać.
Tylko no, trzeba pamiętać o tej mechanice centralizacji, że gdzieś ona tutaj by... O, w zakładce States, żeby to klikać od czasu do czasu, przeglądać, żeby to wszędzie było poklikane i powtarzać czynność co 50 lat. Myślę, że to jest dość sensowne, żeby kosztem waszych trade company po prostu budować sobie tutaj inką w stolicy. Możliwe, że za jakiś czas zrobimy sobie jakąś serię ze Śląskiem, jakąś światową stolicą węgla. Właśnie pod takie zbieranie tutaj w, nie wiem, Raciborzu, czy nie wiem, w Krakowie, jak największej ilości developmentów i zobaczenia, co nam to da, jak węgiel wprowadzimy. Tutaj jak tak patrzę w regusie, to za dużo punktów trade powera nie mają te nacje tutaj, więc rzeczywiście wysłanie 50 okrętów jest dobrym pomysłem. Gdzie ja mogę zobaczyć? 60 okrętów w Sewilli daje mi na ten moment 29 punktów trade powera. No, ale to wszystko jest mnożone przez nasze mnożniki. O Boże, ile tego ma Portugalia? To wszystko za kolonię. A nie, za transfer. To my też taki sam mnożnik powinniśmy mieć tutaj w Genui. No i też go mamy. Tylko mamy tak potężny handel tutaj w tym momencie. Nie wiem, czy już wam pokazywałem, ale mamy też już rozwinięte idee dyplomatyczne, administracyjne, influence i humanistyczne. I tak, tam parę osób pisało, że biorę WCK, jestem kretynem, bo nie mam religijnych, ale nie robię one fate'a, więc w zasadzie ich nie potrzebuję. Tym bardziej, że wystarczy mi i jestem pogodzony z tym faktem, że będę płacił punkty dyplomatyczne za zdobywanie prowincji, na której nie mam claimów. Mam Unjustice Demand zmniejszone o 50%, więc też płacę o 50% mniej tych punktów. Trudno, coś za coś. Zawsze korzystałem z religijnych, ale miałem gigantyczne problemy z unrestem w prowincjach potem na którymś etapie, przez co mi się odechciwało dalej podboju, więc tym razem korzystam z innej techniki, tym bardziej też często tutaj korzystam z wasali, więc też nie ma z tym większego problemu. Tak naprawdę dopiero problem się pojawia w tym momencie. Nie wiem, jak Indie wyglądają, nie wiem, czy będę miał tutaj na przykład Bahmanis zaraz do wypuszczenia i odbijania jego prowincji. Gujarat zazwyczaj też jest mniejszy i można sporo prowincji odbić. W tym wypadku mam trochę pecha, bo Delhi istnieje i coś tutaj pewnie by mogło odbić, no ale nie wiem, nie widzę tego, więc trochę ryzykuję. No i trudno. To jest decyzja, którą każdy musi sam podjąć, jakie idee bierze. Ja z tym razem zdecydowałem się nie kurczać z religijnych, bo zazwyczaj robię standardowy build religijny, ilościowy i handlowy na początek, a tym razem go nie zrobiłem. Wasalizujemy Giles Summer, jakkolwiek się to nazywa. Tutaj użyłem dosłownie wszystkich możliwych środków, żeby to móc zwasalizować. No, czyli pieniądze, influence nation, obrażanie ich rywali i tak dalej, i tak dalej. I lecimy na wojnę z Gujaratem wreszcie i... No niestety Multan... Kiedy mi się kończy Stontrus? Dobra, walić to. Multan po prostu pójdzie na White Peace'a. Jampuru nie wzywam osobno. Będziemy chcieli jak najszybciej zakończyć tę wojnę tutaj. Przy czym trochę mamy fuksa, bo Gujarat jest 3 technologie za nami, więc to będzie łatwa wojna. Też pokażę w zasadzie tylko jej wynik. O, i Sint możemy zjeść do końca. Nie zauważyłem tego. Troszeczkę prewencyjnie zaatakuję Mameluka, bo zawiązuje mi się koalicja przeciwko mnie. Więc lecę tylko po to, żeby go wywhitepisować, bo chcę go zaatakować za 5 lat ponownie. A to jest największy po prostu islamski kraj w tym momencie na świecie. Więc jak on dołączyłby do koalicji, to ona raczej po tych moich wojnach by się nie rozwiązała. A tak to easy peasy, na bank się rozwiąże. Ale mam przejebane. Oh my god, tu są same sunnickie overpower nacje. Jeżeli macie ochotę na gry w klimatach historycznych, a Europka wam się przyjadła, obecnie trwa wyprzedaż na NDB z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Fuck! Jeszcze mi się to wszystko odkryło, nie? I tutaj dalej nie, ale tutaj czekajcie, tutaj to już nie są sunnickie, to tyle dobrego, że agresywna ekspansja, no oprócz Pasaj. Dobra, tutaj są sunnickie. Oh my god, to będzie masakra podbicie tych Indii. To są najgorsze Indie, jakie mogły mi się trafić. Duży Bahmanis, niestety z Shia. Duży Jampur. Tutaj praktycznie nie będzie nic do wypuszczania z tego Jampuru. Tak jak mam okazję sobie popatrzeć. Muszę zobaczyć, tutaj Release Nation. No praktycznie nic, jakieś takie pojedyncze badziewia do wypuszczenia, co nawet nie ma co odbijać. Najgorsze w tym wszystkim to będzie to, że trzeba będzie tu bardzo szybko ich atakować, kraj po kraju, w zasadzie po wojnie, inaczej mi się tutaj koalicje zawiążą. No to czeka mnie zabawa niezła, czy z Gujaratu zabieramy, tutaj poprawiamy i tutaj zaraz dalsze claimy będą leciały. Co za multan, jaki on jest duży. Dlatego go whitepisuję, będziemy go bili totalnie osobno za moment.
Od Mameluka biorę tylko pieniądze i takiego pośredniego trusa, żeby go zaatakować już na dobre za jakiś czas. Tym bardziej, że myślę, że jednak w Transoksjanę też muszę się wbić i w Uzbek, bo są ostatnie dwa sunnickie kraje w tym regionie, więc nie będę musiał się przejmować ich agresywną ekspansją za jakiś czas. Transoksjania na dwie wojny, trzy wojny, Uzbek na dwie wojny. Wszystko jest jeszcze takie duże. Mameluk na trzy wojny. Och. Od Gujaratu biorę pieniądze i chyba nic więcej, ale to dobrze, bo za 2 lata i tak mamy z nim kolejną wojnę, więc będę chciał go jak najbardziej teraz pozadłużać, a za jakiś czas podziałamy tutaj bardziej, bo on też będzie naszym głównym celem tutaj w tej okolicy. A sam Gujarat pada już za chwilę pod naszym naporem, praktycznie każda forteca już jest oblegana. Upewniam się też, że u Bahmanisu, Bengalu oraz Janpuru poprawiam relacje, żeby mi to jak najpóźniej wchodziło w koalicję tutaj. Bardzo mnie ciekawi to inwestet tutaj przy papieżu. Naprawdę. Coraz więcej. Ale co, ja się będę przejmował i tak już jestem w takiej pupie z tym, że muszę raczej tu rolować naszą koalicję niż zarządzać agresywną ekspansją. Biorę tak, wszystkie fortece od Gujaratu, żeby kolejna wojna była szybka. Tutaj prowincje, które przekażę zaraz wasalowi, żeby nie mieć overextensji za dużej. Granice z Janpurem, który będziemy za chwilę atakowali. No nie za taką chwilę, bo w sumie teraz to będę atakował Multan, a Janpur dopiero potem. Ale wiecie, o co chodzi. No i tak, wszystko bierzemy dla nas. Jak wspominałem, no palę to, biorę wszystko tutaj i centralizuję u siebie, jak się da, jak się nie da, no to trudno. No w sumie, to czemu ja nie korzystam z tej listy tutaj, naprawdę? Która w sumie nie pamiętam gdzie jest, ale gdzieś tu była. O, tu właśnie, o, z tego. Część prowincji tutaj od razu, tak jak już wspominam, przekazuję. A żeby też to mój wasal korował, a nie tylko ja. Zresztą i tak za chwilę będziemy go sporo karmili, bo raczej cały Multan albo duża jego część pójdzie właśnie do mojego wasala. O, na szczęście zjada Bengal, Delhi znaczy. A Delhi planuje wypuścić na wasala tutaj jako kolejnego. Zobaczcie, ile to jest do Reconquesta. Poszedł bardzo duży spam budynków typu Card House, no i trochę State House'ów. Z kim mi się najszybciej trusy kończą? No, w pierwszej kolejności z Multanem, który będziemy zaraz atakowali, a potem Mameluk jest w kolejności. Więc szykujmy się na te dwie wojny. A, tylko oczywiście zapomniałem o ataku na Transoksjanę. Oh my god, i to też ma z Delhi. No to nie mogę, bo Delhi chce atakować jak najbliżej, więc nie mogę mieć z nimi trusa. Trudno. Łeee, od kiedy Oriad jest sunnicki? Kurde. No i budynki się pobudowały i ładne zapasy nam się zrobiły. Dobra, zbierajmy pieniądze na wprowadzenie instytucji. Heh, Multan się trochę rozrósł. No ale, a nóż, teraz dzięki temu Delhi będę mógł zjeść na wasala, zgadza się. Więc obie nacje w sumie się nawet zastanawiam, czy nie zjem na wasala naraz. Wprowadzajmy technologię. I rzeczywiście mieliście rację, że już to spaczowali coś, co od dosłownie lat, bo 5 lat działało w ten sposób, że mieliście tańszą technologię i na pauzie mogliście ją wprowadzać, bo bonus się naliczał dopiero po tiku dziennym. No to niestety... Już to nie działa. Jej, nie ma po co kumulować punktów. Śmieszne jest to, że to jeszcze działało 3 patche temu, bo sprawdziłem. Naprawdę mnie zastanawia, gdzie ja mam tych rebelsów. Może głupie pytanie, mając tyle godzin co ja, ale jak sprawdzić bez siege'owanej prowincji tu po prawo, gdzie są rebelianci na waszych prowincjach, bo ja tak przejrzałem cały kraj i na serio, nigdzie żadnego nie widzę. What the fuck? Nigdzie nic nie mam. 0 rebelsów. Znaleźli się. No to czas na wojnę z Multanem. Właśnie mi trus minął. Gujarat nie wejdzie, Janpur lecimy na 5 lat trusa. Całą resztę Persję może podbijemy. Hormuz no jest w koalicji, więc nie podbijemy. Tu mam już flotę przygotowaną. Więc Hormuz też nie będzie problematyczny. Zresztą tak jak widzicie. No i tak sobie pozwolę tutaj to powysłać, te wszystkie wojska. Janpur ponownie atakujemy. Gujarat nie dołącza. Szkoda, myślałem, że zresetuje trusa i tutaj się wbijamy. Tylko mam na to 14 miesięcy. Janpur biorę znowu na 7-letniego trusa. I trochę pieniążków. I lecimy zajmować to, co tutaj lubimy najbardziej, czyli teraz tereny Multanu jak najszybciej. Wprowadzam też instytucje, bo tak jak mówiłem, zbierałem na to. I zakładamy Indian Trade Company. Wreszcie, w sumie. Dlaczego ten fort jeszcze nie pada? Boże!
nam ile 2 miesiące przed czasem udało się wszystkie inne kraje wypisowane, zdobyte, tylko fortece musiałem tutaj zeszturmować, no ale dobra, mamy to. Calutki Multan jest nasz, no i wyjebiście, zbieramy tutaj wszystko. A, od razu, żebym pamiętał, claim na Delhi, które atakujemy również za chwilę. Jak tylko wypuszczę Multan, tylko tutaj zabiorę sobie prowizję. Serio, czemu ja nie korzystam z tego? Przecież tutaj będę miał wtedy pewność, że wszystko wszędzie poklikałem, a tak to randomowo szukam na mapie. Nauczcie się tego też! No i Multan zjedzony, Multan wypuszczony. Teraz poprawiajmy z nim relacje, żeby go integrować za 10 lat, bo już za niecałe 4 mogę integrować Jizlmyr. A my bierzemy się za Delhi, na którego zrobiłem wcześniej claim i on tylko jest w koalicji przeciwko mnie. To trochę źle. Rozpoczęła się era absolutyzmu, którego mogę mieć maksymalnie 55 punktów. No tutaj zwiększymy zaraz o 5 punktów absolutyzmu. No to tak, trzeba zacząć naprawdę, zacząć zabierać im cały czas. No dobra, będą jakieś bunty, trudno. Potłumimy je! Skoro nie dali, no to musimy wziąć inne kraje, zacząć atakować, czyli Bachmanis oraz Mameluka. Atakujemy Transoksjanę, żeby tutaj wyjąć Delhi z koalicji i będziemy po prostu chcieli mieć z nią już takiego trusa pewnego, żeby mi nie dołączyła do tej koalicji. Samą koalicję mam zamiar za chwilę resetować poprzez zaatakowanie Osmana albo czegoś innego tutaj, na co mam claimy. I też jest to fajny sposób radzenia sobie z tym, tylko że w pierwszej kolejności muszę za chwilę atakować Mameluka. Z atakiem na Bachmanis jeszcze się trochę tutaj wstrzymam, ponieważ on toczy walkę z Jampurem. Ale jak tylko ją zakończę, to atakujemy Bachmanis również. No dobra, tu trochę, przyznaję, zrąbałem. Trzeba było najpierw dowieść wojsko, potem sprowokować bunty. No i Delhi było spisowane i jak widzicie, wyparte z naszej koalicji. Więc za 5 lat je zjemy. No i koniec trusu z Mamelukiem. Atakujemy go i widzę, że mam szczęście, bo Kilwa nie odpowie na jego wezwanie, więc... Czemuż by nie? Może kiedyś będę pamiętał, żeby tutaj zrobić fort czwórkowy. No niestety prowadzenie kilku, albo nawet i kilku wojen na raz, no tak do 3-4, w tym momencie to już będzie standard i trzeba będzie po prostu tak zarządzać sobie tą koalicją. Inaczej tego nie zrobię, no mam pecha do tych państw, które mi tutaj powstawały. W sumie subjectom to ustawię, żeby jednak brał udział w tych wojnach. No ale widzę, że moi wasale są mega, mega przydatni. No zobaczcie, jak pięknie mi stoją i totalnie nic nie robią. Znowu, halo, róbcie coś. Serio, nic nie pomaga, no tutaj powyznaczałem terytoria, przejście przecież mają. WTF, czemu to się nie rusza? Dobra, Bachmanis zakończył wojnę, miesiąc jeszcze nie minął, więc nie było tika. Zaczynamy od razu naszą wojnę z Bachmanisem, tylko że tutaj to będę raczej wyłapywał i tak dalej. Bo jednak od niego chcę wziąć jak najwięcej prowincji, szczerze mówiąc, a nie chcę, żebym już wchodził w koalicję. Więc trzecia wojna naraz. No chyba, że zakończyłbym już wojnę z Transoksjaną, bo coś tutaj zawsze ugram. Zawsze zadłużę ten kraj, chociaż jeszcze dość mało. A nie ukrywam, też fajnie byłoby zdobyć te fortece tutaj na granicy. Albo przynajmniej te dwie, żeby nie musieć ich zdobywać kolejnym razem. A trzecia też gdzieś tutaj była blisko, czekajcie. Oraz, o nie, dużo jest tych fortec tutaj. Nawet po przeresetowaniu nic to nie pomaga. Oni stoją, nic nie robią. Oh my god, Delhi znowu jest w tej wojnie. WTF! Jak? Jak? No nie ukrywam, że ładnie to wygląda. Jeszcze jakby mi się jakoś tu Rzeczpospolitą udało zdobyć na Unię, ale to raczej będzie niemożliwe. Gdzie ja mam te moje mapki? Ej, serio, mapki, gdzie jesteście? Halo, halo, mapki. O, tu jest mapka Polski. Czyli jakby to mi się udało. Polska jest gigantyczna, 1000 punktów, no ale mnie nienawidzi, Hohenzollernowie. Zresztą w ogóle oni to chyba mają Empire, ale jeszcze mają elekcyjną monarchię. Im się dopiero to będzie zmieniało. Chociaż nie wiem. Nie, jeszcze mają elekcyjną monarchię. A to jakaś mega duża wojna, ciekawe o co. Aha, Prowansja toczy wojnę z Trierem bezpośrednio. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest jakaś gigantyczna wojna koalicyjna. Jeszcze jak to zobaczymy w tym momencie. No jestem ciekaw, czy Francja to wygra. No bo Commonwealth w teorii jest dużo silniejszy od Francji w tym momencie. Wojnę z Transoksjaną kończymy zdobywając, no, takie dzikie tereny. No ale to są wszystkie ich fortece w zasadzie, więc każda kolejna wojna będzie łatwiejsza, w teorii przynajmniej. Tutaj oczywiście spalmy dewa i zacznijmy to wszystko korować.
Armię teraz cofamy na wojnę chyba z Mamelukiem najszybciej, bo od niego będę chciał troszeczkę prowincji brać dla nas. No a jednocześnie będę się bawił teraz tutaj z Bahmanisem, Bengalem i innymi przyjaciółmi. O, koalicja się rozwiązuje, jak miło. Ej, naprawdę, sporo tych krajów wychodzi z koalicji. Jest! Ruszyły boty, ruszyły wreszcie! Ale powiem, już dzisiaj tyle się rzeczy wydarzyło. Wiem, że tylko 13 lat rozegranych, ale muszę sobie zaplanować dalszą część kampanii. Więc dzisiaj macie taki odcinek, jaki macie. Kolejny albo w tym, albo w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, na pewno będzie coś w piątek.